Witamy Państwa, jest drugi dzień nagrań we Wrocławiu. 11 cykl naszych spotkań z Mariuszem Szczytyńskim, mówi Beata Andrejas. Jesteśmy na terenie Hali Ludowej. Jest to obszerny teren, nie tylko Hala Ludowa się tu znajduje, ale i inne obiekty z kopułami, takimi właśnie jak tu z tyłu widzimy. Kilka takich obiektów jest, co wskazuje na to, że jakiś cel okrągłości tego rodzaju mają takie dachy, to jest rzadkość. Cała Hala Ludowa, obecnie nazywana Halą Stulecia, składa się z kilku, z lotu ptaka patrząc, z kilku okręgów. Jest to centralne, a więc i cała ta pergola, za chwilę to pokażemy, jak tutaj to w pół okręgu jest zrobione. I jaką religię Niemcy hitlerowscy mieli, to mówił pan Szczytyński, jeszcze na pewno nam dopowie. Okultyzm, a wszystko o ostrzu antypolskim, ponieważ celem hitlerowskich Niemiec była całkowita eksterminacja narodu polskiego. Nie udało im się do tego na szczęście dokonać, ponieważ przez 5,5 roku II wojny światowej Polaków było za dużo, żeby ich wszystkich wymordować. Masowo robiono to. Fałszywym mitem jest, że tylko naród żydowski był mordowany przez Niemcy hitlerowskie. Zginęło kilka milionów Żydów. Jest to bliżej określone, podobno 2 miliony do 3 milionów w czasie II wojny światowej. Natomiast Polaków 10 milionów, a więc widzimy, że jest dużo więcej, a Holokaust Żydzi zagarniają dla siebie. I teraz będąc tutaj, nie przy tej Hali Ludowej, nie sposób o tym powiedzieć, że nie powiedzieć, że kiedy zmieniono herb województwa wrocławskiego na krzyżackiego czarnego orła, zaczęły się tutaj na tym terenie dziać też bardzo dziwne rzeczy. Ówczesny prezydent miasta Bogdan Zdrojewski, który już nie jest Zdrojewski, bo wiemy, że jest to fałszywe nazwisko. Teraz siedzi w Unii Europejskiej od 2014 roku, ale był 3 kadencje tu prezydentem i to on wprowadzał te krzyżackie flagi i te krzyżackie orły. A po nim 4. kadencję już Rafał Dutkiewicz, rekordzista swego rodzaju, ponieważ jest niewiele dużych miast w Polsce, w których prezydent miasta jest tak długo prezydentem. Ta sama osoba. Więc widzimy, jakie tu potężne siły działają, które trzymają tych ludzi na urzędach. Nie sposób zdjąć tych poprzez wybory przy urnie. I za tym idą ogromne pieniądze. Global Forum Atlantic Council, oboje wymienieni nemrodyści, nie mają z tym żadnego problemu, pokazują się z tymi ludźmi, wręcz pławią się w tych luksusach, które Światowy Kongres Żydów im za to serwuje i wydają, szastają pieniędzmi na kredyt. Miasto Wrocław jest jednym z najbardziej zadłużonych, jeżeli nie najbardziej po Warszawie, miastem w Polsce. I wracając do kultury, stolica jakiej kultury 2016 Wrocław. Powstało mnóstwo pomników, wielu artystów rzeźbiarzy dostało zlecenia, ale jakie to są zlecenia? Nadal brakuje pomnika Narodowych Sił Zbrojnych we Wrocławiu. A sam Rafał Dutkiewicz na przykład otwierał rondo żołnierzy wyklętych. Jak również razem ze Zdrojewskim zmienili plac, nazwę Placu Grunwaldzkiego na Rondo Regana. A więc ronda, specjalizują się ci niemrodyści w rondach i bez pytania społeczeństwa polskiego, czy chcemy zmienić nazwę Rondo, Plac Grunwaldzki tak naprawdę nazywa się teraz Rondo Regana. Proszę Państwa, no
Tak nie może dalej być na terenach odzyskanych, ażeby zacierać zwycięskie walki Polaków o polskość właśnie na tych terenach także, bo zarzuca się raptem jednemu piastowi, że brał udział po stronie krzyżackiej w zwycięskiej bitwie króla polskiego pod Grunwaldem w 1410 roku. Jednemu, i on to właśnie nosił sztandar krzyżacki. Miał na nim czarnego orła, taki herb. Ten proporzec jest na Wawelu. A więc jakim sposobem województwo dolnośląskie i sam powiat wrocławski i inne, to już omawiałam też na poprzednich filmach, posługują się tym czarnym orłem. I teraz wracając do tego, co się dzieje w Narodowych Siłach Zbrojnych. Na linii Armia Krajowa, Narodowe Siły Zbrojne. Dwa lata temu, w grudniu, byłam osobiście na pierwszym kongresie Ruchu Narodowego, nie wiadomo jakiego narodu właśnie, Ruchu Narodowego zrobionego na Placu Solidarności. Tam mieści się zarówno PiS, zarówno oczywiście NSZZ Solidarność, jak i Solidarna Polska, czyli partie, które są w tej chwili u władzy. I tam na trzecim piętrze, w sali konferencyjnej, Ruch Narodowy zrobił pierwszy kongres dolnośląski i opolszczyzny razem w grudniu 2013 roku. I zaraz na początku, ponieważ na podium był pułkownik, wysoki oficer, czyli Narodowych Sił Zbrojnych, bardzo starszy pan, zabrał on głos. I co on, proszę Państwa, powiedział? Że największym wrogiem Narodowych Sił Zbrojnych była Armia Krajowa. To jego zdanie mnie przyprawiło o łzy, ponieważ jest to żywa prawda. Zostało to zdanie wycięte z relacji z tego kongresu. Ja pisałam do admina na YouTubie tej strony i w kilku innych miejscach, jakim prawem wycięto to, co ten pan pułkownik powiedział. Nie odpowiedzieli mi nigdy. A on powiedział, jestem tego świadkiem, że największym wrogiem Narodowych Sił Zbrojnych była Armia Krajowa. I teraz Państwo widzicie, że osoba z brodą o nazwisku na W, która właśnie na tym kongresie występowała na tym podium, Robert ma na imię, jest posłem. U kogo? U namrodycznych Kukiz 15. I dalej nie ma nawet pomysłu na to, żeby postawić pomnik Narodowym Siłom Zbrojnym, a tych żołnierzy 1 marca, który jest hucznie obchodzony, sponsorowany przez banki, bo dowiedziałam się z ulotek, że na przykład Bank Zachodni, czyli tu się kłania prezes, były prezes tego banku Mateusz Morawiecki, teraz w randze ministra, Dzień Żołnierzy jakich? Wyklętych 1 marca. Robi się z tego powodu pochody, różne wydarzenia tego dnia. Nawet niektórzy posłowie nadgorliwi PiS chcą nazwać autostradę A4 imieniem żołnierzy wyklętych. No proszę Państwa, no walka z tym wyklęciem. Wczoraj robiliśmy wieczorem pod pomnikiem właśnie z napisem również niemieckim. Długi o tym film. Trzeba naprawdę bardzo uważać, dlatego że to jest prawda, że Armia Krajowa w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego, gdzie przybyły oczywiście Narodowe Siły Zbrojne w sile kilku tysięcy żołnierzy na pomoc miastu, strzelała do żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. I ten konflikt narasta. Jeżeli to milczenie nie zostanie przerwane i mity wokół tej legendy Armii Krajowej kosztem Narodowych Sił Zbrojnych będzie przez obecnie zawiadujących Ministerstwem
kultury i dziedzictwa narodowego, bo właśnie ministrem w rządzie Tuska, w tym Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego był Bogdan Zdrojewski. A teraz kandydat PiS na premiera Gliński. I co zrobi profesor Gliński z Państwowej Akademii Nauk w tej sprawie? Czy wreszcie pomnik Narodowych Sił Zbrojnych, jak trzeba, stanie we Wrocławiu? Dobrze, to teraz ja tutaj coś powiem na temat właśnie, bo tak słuchałem tutaj twojego wykładu, przemówienia, no i było, co mnie tutaj zaciekawiło. W sumie to już powtarzamy, ale to trzeba znowu jeszcze raz powtórzyć, bo wiecie, na czym polega problem? Co to za wielki problem, jeżeli ciągle się nazywa żołnierze wyklęci? Oni są w tym momencie nadal wyklęci. Tak. Oni są nadal wyklęci. I teraz, co, jaki to problem? Tłoczy się to nawet... Jaki to jest w ogóle problem? 1 marca jako święto narodowe chce się to nawet... Jaki to jest w ogóle problem zmienić nazwę? Zamiast wyklęci, niezłomni. O, niezłomni, no to słuchajcie, to jest bardzo mocne słowo. To jest ktoś, kogo się nie da się złamać psychicznie. On się nie podda. On woli zginąć, niż się poddać. A więc to jest bardzo silne słowo. I nagle jakieś czary mary i nie można tego zmienić. Wszyscy wiedzą, że to słowo wyklęci. I w sumie młodzież, bo wiadomo, pokolenia się wymieniają. I nagle w tym układzie powstaje takie pytanie, no co to, że ci młodzi myślą, że oni są wyklęci. Jacy wyklęci. Ale jak wyklęci? A może niezłomni? Ja nawet widziałem czasami wypowiedź takiego młodego człowieka, że właśnie mówi, no jak to może być, to na YouTubie był film, jak to może być, że właśnie ci żołnierze, właśnie mówi się wyklęci, a powinno się mówić niezłomni, ale tu chodzi o to, dlaczego cały czas notorycznie się to powtarza, wbija się na zasadzie wielokrotnego powtarzania. Tworzy się nawet kult wokół tych. Właśnie to słowo się używa. Tu praktycznie jakby wracamy do historii, ale jest to na tyle potrzebne, no żeby sobie uświadomić powody, dla których nawet w takich drobnych słowach zawiera się jakby walka, jakby poniżanie tych, którzy walczyli i z Niem, i z nemrodystami niemieckimi, jak i tak zwanymi bolszewickimi. No to tyle. Dziękujemy.